Przez ostatnie 2 tygodnie ja i moja koleżanka Marta miałyśmy okazję wziąć udział w szkoleniu zawodowym w Hiszpanii. Tematem naszych praktyk była platforma Arduino, projektowanie oraz drukowanie 3D. Było to nasze pierwsze spotkanie z Arduino, zatem naturalnie byłyśmy delikatnie zestresowane. Okazało się jednak, że to wcale nic trudnego. Do naszych zadań należało m.in. tworzenie przewodów, zarówno wirtualnie, na platformie Tinkercad, jak i w prawdziwym życiu. Miałyśmy okazję wykonać wiele ciekawych projektów, takich jak przejście dla pieszych czy alarm zastosowany w domu. Dodatkowo nasze zajęcia obejmowały również lekcje z projektowania modeli 3D, jak i samego ich drukowania. Nauczyłyśmy się również, jak skalibrować drukarkę 3D i przygotować ją do pierwszego modelu. Bardzo cieszymy się, że mogłyśmy wziąć udział w takim przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że to nie nasza ostatnia przygoda z taką platformą. Ale podczas tego wyjazdu nie tylko nabyłyśmy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu druku 3D i Arduino, ale też miałyśmy okazję doświadczyć cudownej kultury hiszpańskiej. Miałyśmy okazję spróbować wielu dań, ale też poznać ludzi oraz z nimi rozmawiać, na przykład podczas tego, gdy robiłyśmy zakupy czy podróżowałyśmy transportem publicznym. Bardzo też nam, jak i całej naszej grupie podobały się wycieczki, które udało nam się odbyć podczas tego wyjazdu. Jedna z nich były to kajaki nad morzem, a druga z nich było to zwiedzanie El Camino del Rey. Widoki były wręcz cudowne, natura hiszpańska jest zapierająca dech w piersiach i sądzę, że naprawdę wiele z tego zapamiętamy na przyszłość i że wspomnienia te zostaną z nami na bardzo długi czas.